Witam Was. Jedziemy za ciosem, jedziemy z kolejną misją. Od razu przepraszam Was, jeżeli będzie troszkę coś pokradkowo latało, tak jak właśnie widzicie, trochę pokradkowo jest, bo jak Wam mówiłem, wyjeżdżam i chcę Wam jak najwięcej tego napchać, znaczy napchać, zrobić naraz. I renderują się chyba dwa filmy w tym momencie w tle. Włączyłem jeszcze grę i jeszcze nagrywanie i mój komputer po prostu... Jak sobie to powiedzieć, nie daje rady. No ale dobra, to jest gra, w której dużo akcji nie ma, więc może damy radę po prostu. A oczywiście od razu się poprawiam, chodziło mi o Open Broadcaster Software. O ten programik mi chodziło. Jakbym nauczył się go ustawić tak, żebyśmy mieli tą jakość HD, taką jak w tym momencie nagrywamy, to nie musiałbym osobno nagrywać gry i osobno nagrywać kamerki, a później to renderować, bo w tym momencie jak nagrywam grę, to półgodzinny odcinek zajmuje powiedzmy z jakieś 45 do 50 giga i podobnie zajmuje samo to nagrana ta kamerka malutka, którą widzicie tam w rogu. Jeżeli byśmy to uruchomili, znaczy nauczyłbym się dobrze ustawić tamten program, to mielibyśmy tak, od razu zrenderowany odcinek, bo po tamtym programie, jak się nagrywa, to odcinek by zajmował 3 giga i od razu by był też, ta kamera by była w tym miejscu, co bym chciał, obraz gry też by był w tym miejscu, co bym chciał, więc to byłby dla nas krok milowy. Jednakże, jak widzicie, nie zawsze mam czas. Ile kosztuje mi dla mnie teraz ten... O kurde. Dobra, Firestorma. I coś we Foundry, co możemy zrobić nowego. I appreciate your efforts to support the research team, Commander. I've already put the new recruits to work in the Dalej nie lab. mamy tych... Aha, to mają być nawet nie te plasma rifle, tylko to mają być te małe karabinki plazmowe. No to złą kreaturkę. Zapaliśmy Mutona niepotrzebnie. Mamy przesłuchanie Sectoid Commandora i Aferiala. Sectoid Commandora to jest 8 dni i zaawansowane te. Plus lepsze laserowe bronie. Dobra, przesłuchajmy na razie tego Sectoid Commandera. Zobaczymy, co on nam powie. I zobaczmy, co nam da. Ile kosztuje taki Firestorm, jakbym sobie go chciał kupić. Wkurza mnie, że to trochę się trochę przecina. Firestorm. Oh my goodness. Czy wy to widzicie? Cztery źródła zasilania i 8 komputerów. Oh my god. To ja i 460. To ja na takiego jednego Firestorma to będę musiał chyba bazę obcych obrabować. Oh my goodness. To w takim razie trzeba by było przebudować bazę. Muszę się zastanowić nad zbudowaniem inaczej bazy. W sumie, jeżeli bym tu kopnął i tu odkopiem od razu. Tu mógłbym zrobić workshop, a tutaj laboratorium, to nam tu przyspieszy nam badania, tu nam da bonus i jakbym tutaj zrobił workshop, to byłaby szansa. Byłaby szansa na to, żeby mieć maksymalnie obniżone koszty produkcji i maksymalnie zwiększone te. Maksymalnie zwiększone. Tylko tak, później potrzebujemy jeszcze jedno pomieszczenie na tego Golopa, czyli twórcy pierwszego UFO z 1994 roku. I będziemy potrzebowali na ten hiperfalowy przekaźnik kolejne pomieszczenie, więc trzeba by było wtedy zniszczyć jeden z generatorów i w tym miejscu na przykład wybudować nie termiczny, tylko ten generator z mocy obcych. Ale to będziemy się później martwili.
Później się będzie martwili. No dobra. To tak mniej więcej wam pokrótce powiedziałem, co by było w planach. Ewentualnie później może już nie będziecie potrzebowali tyle laboratoriów, więc któreś po prostu z laboratorium się wywali i będzie ok. Dobra, to tutaj mamy. O, oczywiście. A nie, włączyłem czas. To już 9 minut nagrywamy? Oh my god, 9 minut już nagrywamy. Dużo mamy ostatnio takich teoretycznych rozważań. Cholera jasna. Duży podchodzący do lądowania. Nie dam mu rady, nie mam na razie takich jednostek. Kolejny rekrut. Na razie niepotrzebny. Wylądował? Chyba nie wylądował. A znikł. O! Będą uprowadzenia, super. Dobra, są uprowadzenia. Swarming, to swarming, to tak. Biały oczywiście, lecisz na tę misję. Z tyłu medyk. Może nie myszka, może sobie damy złotego znowu na tą misję. Będziemy próbowali po raz kolejny coś łapać, ale w tym razem musimy się troszeczkę wzmocnić w pierwszej linii. Teraz tak, czy wrócił Gecko? Wrócił Gecko, ale Gecko pójdzie do tego, zanim jeszcze zaczniemy tą misję, weźmiemy sobie, pójdziemy do psionicznego laboratorium, bo zawsze o tym zapominam. I tak. Gecko pójdzie się zrobić na kolejny poziom. Oczywiście idziesz się, będziesz defensywnym naszym żołnierzem. Czy mam jakichś innych psioników, które mógłbym posłać do... żeby się tutaj upgrade'owali? No niestety nie mam innych psioników, którzy mogliby iść. Jedynym żołnierzem, który... mógłbym wysłać któregoś z tych naszych żołnierzy niższych. Ale ktoś to ma dużą wolę. O, duch by mógłby pójść. Mamy jeszcze Nitro. Duch ma 81. Duch byłby świetnym. Świetny. Tylko pytanie, czy Mayfrey u niego będzie. No chyba tak. Bo teraz tak. To by się nieźle kombiło, jeżeli byśmy. Jeżeli byśmy nim często byli z przodu. Wiadomo, ja czasami tak ryzykuję, że ruszam assaultem do przodu i wtedy jeżeli ktoś by go próbował nad nim przejąć kontrolę umysłu, on by mógł odpowiedzieć i troszeczkę zadać obrażeń. Przy jego woli miałoby to sens. To natomiast jest dobre, jeżeli mamy go z tyłu i na przykład jest 1% szans, że trafi z shotguna z daleka, a może zmajfrejować i może wykluczyć jednego z obcych. Trudna sprawa, może spróbujmy sobie to jednak, zaryzykujmy. 86% szans na to, że będzie psionicznym żołnierzem. Genialnie. Dobra, my lecimy na te uprowadzenia. Kogo mamy? Mamy Assaulta, mamy medyka. Potrzebujemy snajpera Montiusa. Montius jest zmęczony. Prawdopodobnie jest zmęczony, bo go nie widzę tutaj u góry. To pójdzie sokole oko. Potrzebujemy jeszcze. Aha, Dawid Gecko jest z tyłu. Dobra, to zajmiemy się pierwszymi liniami. Bioł jest tutaj. No to tu puścimy sobie gunnerka jakiegoś. Trzy pączek jest konieczny, czy demolka? Obydwoje to są. Tylko tak, demolka ma strzał i dwa overwatche, a pączek ma dwa strzały od razu. To są uprowadzenia, może nie będzie. To jest swarming, ale może nie będzie tak źle, więc sobie weźmy demolkę. I weźmiemy sobie żółtka, może do pierwszej linii jeszcze. Dobra, żółtek. Potrzebujemy jeszcze w naszym składzie. Tak, Sokoloko jest, to jeszcze potrzebujemy infantry. A infantry jest, dobra, infantry jest. Scouta potrzebujemy. Łowca, czy ty chcesz iść na tą misję? W sumie łowca nie byłby głupi. Jakiego mamy kolejnego scouta? Ostatnio straciliśmy głupio scouta. Oczko. To jest swarming.
Czy ty sobie aczkolwiek poradziła na tej misji? Sprawdzimy to. Wow, ale ty jesteś szybka. 16, to czekajcie, jak ja ci bym to jeszcze dał, to... Ho, 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 ho. Świetnie. To wiecie co? Jakie ty masz? Ty masz hit and run. No dobra. Oczko, pójdziesz na tą misję. Kurde, 15 minut odprawa. Muszę wam robić tak, jak to kiedyś robiłem, że tą odprawę po prostu za anteną, czyli kończymy odcinek wyszukiwaniem kolejnej misji i dopiero wtedy ja sobie poza anteną robię odprawę, bo to jednak chwilkę trwa. Weźmiemy sobie jeszcze jakiegoś inżynierka. Ewa jest taka kosa jako inżynier, że och, aż miło. O, jeszcze mam jednego slota, to kogo nie wzięliśmy. Aha, bo możemy wziąć tabula lub wyborową. Wyborową sobie wybiorę chyba. Tylko nie mamy tej lepszej zbroi. Niestety. Mamy zwykłego paladyna. No dobra. Bo jakbyśmy mieli tą defensywną zbroję, to bym ci dał jej jeszcze granatnik, żeby oprócz tego medycznego mogła coś rzucić granatem. Dobra, tą broń i dajmy ci holotargeting. Nie, scopa ci damy. Dobra, niech będzie. Żółtkowi na pewno trzeba go dopakować na maksimum. Zbroję żółtek. Mamy już dwie te zbroje, jak widzicie. A czy żółtek potrzebuje tę zbroję? Znaczy, żółtek jest uderzeniowcem, tylko tak, uderzeniowcem też jest Scout, który często bierze na siebie i Assault. Nie, to na razie chyba będzie lepiej, jak będziesz miał tylko tą broń. Lepsze celowanie i powiedzmy dodatkowe obrażenia. Znaczy, tą amunicję zieloną chciałbym ci dać. Gdzie ona jest? Jest, dobra, zielona amunicja. Żółtka byśmy mieli z głowy. Wyborową byśmy mieli już obstawioną. Nie, to... O, język się od razu zmienię na polski. Nie będziemy niemieckiego słuchali. Jakoś nigdy się nie mogłem nauczyć tego języka, dlatego nie będziemy go słuchali. Tobie damy tam na pewno tą zbroję. Po tym, jak ostatnio straciłem skauta majora. Demona, który był naprawdę niezły. I skraciłem Afrowera chyba. Trzeba będzie kupić Afrowera. No dobra. Nie wziąłem tego Afrowera? Nie wziąłem tego Afrowera. Gdzie on jest? Dobra, Afrower. Chciałbym. Co ty tam masz jeszcze? Chciałbym ci na pewno wziąć. A, niech będzie scope jeszcze i. A, ta niech będzie ta amunicja. Dobra, złoty jest chyba uzbrojony z poprzedniej misji. Zgadza się. Biały chyba też jest z poprzedniej misji. O, a wciąż mam jeszcze tą jedną zbroję. Fajnie. Fajnie, że mam tą zbroję. Ciebie na pewno musimy uzbroić od początku, czyli ta zbroja. Snajperka. Dodatkową amunicję masz. To raz to i raz. I raz. A dobra, to może zamiast tego dam ci do poczciwego scope'a. Okej. Ty będziesz dowodziła. Dobrze. Demolka dostanie. Na pewno tą dużą broń. Na zbroję. Czy tą zbroję akurat ja chcę tobie dać? Nie wiem, czy nie dałbym ci tej zbroi. Ponieważ. O, tu mamy harpun.
Harpun nam daje przewagę, że możemy cię ustawić na przykład na jakimś podwyższeniu i ty z tego podwyższenia będziesz siała potężne pociski. To może być dobre. I skołpik. Ok. Ty i tak masz dużo zdrowia. Jeszcze odnośnie tutaj mojego paluszka uciętego. Byłem dzisiaj ściągnąć szwy i dostałem informację, że czeka mi jeszcze miesiąc co najmniej tej szyny. Poza tym nie mam na razie czucia w końcówce palca, ale to może się też to wróci. A jakbyście chcieli następnym razem tak sobie odrąbywać, znaczy obcinać paznokcie siekierą, to nie polecam. Czekajcie, to jeżeli Bioły ma tą zbroję, a mają, to ty co, jaką ci zbroję dałem? Też ci dałem tą zbroję, to mamy jedną zbroję więcej. Pytanie, kto ją ma dostać? Chyba Żółtek pasowałoby, żeby Żółtek przeżył tą misję. Więc może Żółtek dostanie tą zbroję. Jaka jest różnica? Jeden w szybkości. Czekajcie. Jeden w szybkości i dwa w defensywie. No to nie, no zdecydowanie lepiej, żeby Żółtek miał tą zbroję, a ty dostaniesz tamtą zbroję. Ty dostaniesz tą zbroję, karabin ciężki, a reszta zostaje tak jak jest. I w tym momencie mamy ile? 21 minut. To zdążymy tylko polecieć na tę misję i trzeba będzie robić kolejny odcinek. Raczej go nie dam rady. Znaczy może i bym dał radę nagrać, ale nie zdążę tego wszystkiego zrenderować. Więc będzie problem. Bo jeżeli nawet dzisiaj zrenderuję te dwa odcinki, jutro rano bym wrzucił kolejne dwa odcinki do renderowania. A jeszcze to wszystko trzeba na YouTube'a wrzucić. Więc nie wiem, ciężko będzie. Trzeba po prostu uruchomić Open Broadcaster Software i będzie po problemie. Albo mogę w Action zacząć nagrywać. Action też nam rozwiązuje problem, bo on tam też jest już skompresowany, ten plik. Tylko że w Action jest ten problem, że kamerkę możemy mieć tylko w lewym rogu, w prawym rogu górnym lub dolnych rogach. Nie możemy sobie kamerki przestawić gdzieś w bok, jakby była taka misja, albo gdzieś ustawić, nie wiem, na środku, powiększyć kamery. Tam nie mamy takiej możliwości. Tam możemy tylko nagrywać z kamerką w którymś z rogów. A akurat w XCOM jest tak rozwiązane, że bardzo często w rogach są ważne... Na dole nie możemy użyć, bo bym was zasłaniał te... Na dole wszystko, co piszę. Dobra, wróćmy do misji. A u góry to tylko tam górny lewy róg najczęściej jest, okej. Okej. No to Żółtek. Żółtek może tu podbiec. No, jednak się troszkę przecina, ale nie jest najgorzej. Tobą się ruszymy na końcu. Czy tam ktoś jeszcze może dobiec? Oczko mogłaby dobiec. I coś się natknęliśmy. Drony, czyli może być coś ciężkiego razem z nimi. Ale dobra, na razie są same drony. Same drony nie powinny być dla nas problemem, bo mamy tutaj troszkę killerów. Killerów dwóch. Okej. A to nie ty! To miał być Gunner. No właśnie, coś mi nie pasowało, że za niskie szanse, poza tym nie miałem pewności, że go zabiję, więc... dobra, to ty go zabijesz raz i powinnaś się włączyć na Overwatcha. Okej. Wyborowa, czy ma coś, jakieś szanse? Powinna go zabić. A jednak nie. Myślałem, że in the zone będzie mi nam działało. Okej. Nie za bardzo mi się uśmiecha tracić granaty na takich
na takich przeciwników 100%, no ale wolę tego z tyłu, który mam. O kurde. Ty już strzeliłaś. Dobra, ale jest jeszcze Sokola Oko, które może to ładnie wysprzątać. Oj, ale się tnie. Nie wiem, czy ten następny odcinek też wam będę nagrywał dzisiaj. Nie wiem, czy ten następny odcinek wam będę dzisiaj nagrywał, bo mnie troszkę denerwuje to, jak to się tnie. Aha, stąd nie widzisz. Pewnie. Dobra, ty widzisz tego, więc mogłabyś go troszeczkę poczęstować ołowiem, a nawet zabić. Hit and run masz. Tam chyba został jeszcze jeden. Ty się tutaj możesz zbliżyć, przygotować sobie broń do strzału, jakby coś trzeba było obezwładniać. Ty na Overwatcha i ty... O kurde, żółtek stracił osłonę. No to genialnie go zostawiłem bez osłony. Okej. Sektopoda prawdopodobnie mamy, bo był swarming. Okej, tutaj nie ma nic. Ile mamy? 25 minut. No to jeszcze można troszeczkę się posunąć do przodu. Okej, tutaj nic. Asolcik ładnie do przodu. Gunner. Gunnera nie wiem, czy w nie fajnie by było. No już kończę. Gunnerka by jakieś podwyższenie można było wrzucić. Tu jest na razie bezpiecznie, to ty możesz się tam przejść. Sokolo oko niech sobie przeładuje i się rozgląda. Dobra, przeładuj. Może akurat ten, ty też sobie przeładuj. Wiem, zaraz mnie będziecie okrzaniali. Czemu nie lecisz po Melt? Czemu nie lecisz po Melt? Przecież trzeba lecieć po Melt. Melt jest wasz najważniejszy. Ale ja jestem zwolennikiem gry bardzo defensywnej. Osoby, które oglądają moje sezony od początku, wiedzą, że... Owszem, kilka razy zdarzyły mi się brawurowe misje. Najczęściej, jak już byłem bardzo, bardzo pewien swego. Ale z reguły ja jestem typem żołnierza, dowódcy bardzo, bardzo defensywnego. Nie wiem, czy to już wam teraz zakończyć, czy jeszcze podejść, zobaczyć, co tam jest. Aha, bo Tomek się położył spać. No to... Dobra, zaglądnijmy jeszcze, co tam jest i najwyżej... Aha, nic nie ma. Okej. No dobra. No to podbiegniemy tu i zakończymy ten odcinek. Prawdopodobnie na drugi odcinek z tej serii będziecie musieli czekać kilka dni. Ale musicie mi po prostu wybaczyć, bo dla mojego synka, dla mojej żony, no i dla mnie też lepiej będzie po prostu w te wielkie upały, jakie nawiedziły Tarnów, ewakuować je z miasta. Czy stąd będziesz tylko lako później miała linię strzału? W sumie nie, ale stąd powinnaś mieć i nie będziesz chyba potrzebowała osłony według mnie. Dobra, czy wszyscy są przeładowani? Okej. Tu jest przeładowane. Dobra. To w takim razie overwatchu wszystkich. Zakończymy sobie tą turę i jeżeli i teraz po tej turze zakończymy również zakończymy ten odcinek. Dobra. Super. Dobra, to kończymy ten odcinek. Następny prawdopodobnie będzie we wtorek. Przy najlepszych wiatrach będzie on w poniedziałek, bo dzisiaj już widzicie, mój synek idzie spać, więc dzisiaj już nie nagramy go, a jutro rano się skupię na renderowaniu i pakowaniu, więc raczej go nie nagramy, a wrócę w niedzielę, więc jeżeli bym
dał radę, to w niedzielę go nagram. Jeżeli go nagram w niedzielę, to zrenderuję go w poniedziałek rano i mogę zrobić tak, że po prostu go od razu wrzucę w poniedziałek po południu. Ale wcześniej niż w następnego odcinka, niż w poniedziałku po południu nie będziecie mieli, więc uzbrójcie się w cierpliwość i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Tak samo nie będzie skaćmianej bójki w następnym tygodniu, ale za to będzie. Pokażę wam moją talię paladyna przed zmianami związanymi z wielkim turniejem, jeżeli chodzi o Hearthstone'a i spróbujemy. O, mój synek mnie wyśmiał, że tym deckiem się nie da wygrać nic. I spróbujemy, już kończę. I Już się spróbujemy po zapisał. prostu zagrać. Więc dzięki jeszcze raz za uwagę i uzbrójcie się w cierpliwość. Na razie, cześć.